czwartym międzynarodowym turnieju koszykówki na wózkach rozgrywanym w Akwazdroju na parkiecie zaprezentowały się reprezentacje narodowe Turcji, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Nasza reprezentacja w składzie z wałbrzyszaninem Kamilem Kornackim może mówić o sporym sukcesie. Przed turniejem Polska znajdowała się najniżej w klasyfikacji. Po pojedynkach Polska-Turcja 69-68, Polska-Kanada 65-64, Polska-Niemcy 69-65. W klasyfikacji generalnej przesunęła się na drugie miejsce. Grając w Wałbrzychu uległa jedynie Wielkiej Brytanii 48-90. Pojedynek był bardzo trudny. Wygraliśmy ten mecz, no zostawiliśmy całe serce na parkiecie. Koszykówka no, jest najbardziej skontaktowych sportów na wózkach. No i wiadomo, że tam trzeba walka, serce, zostawić wszystko. Teraz przygotowujemy się na tym turnieju do Mistrzostw Świata w Hamburgu, które się odbędą pod koniec sierpnia. Także to taki turniej przygotowawczy. Jesteśmy po tygodniowym obozie, ale zdajemy z siebie wszystko. Udział Polaków w turnieju poprzedziło zgrupowanie, które również odbywało się w gościnnych progach Akwazdroju. Celem zgrupowania było przygotowanie siłowe i wytrzymałościowe. Być może wcześniejsze treningi w hali widowiskowo-sportowej Centrum Aktywnego Wypoczynku pozwoliły dobrze poznać naszym koszykarzom wałbrzyski parkiet, co mogło mieć wpływ na świetny występ Polaków w turnieju.